Witam Was wszystkich dzisiaj w tych przepięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy w Michałkowej, w gminie Walim, koło Wałbrzycha, województwo dolnośląskie. Chcę Wam przedstawić nieruchomość bajeczną, prawdziwą, nieruchomość z historią. To dom wolnostojący, stara szkoła z 1927 roku, całkowicie odrestaurowana. Dzisiaj spełnia rolę domu wypoczynkowego. Może również być domem absolutnie mieszkalnym. Działka ponad 1000 metrów w kształcie litery L z przepięknym widokiem na strumień, góry i zieleń. Zapraszam do naszej bajki. Zapraszam zatem do salonu. 37 metrów, cała powierzchnia, przepiękne sztukaterie. Okna oryginalne, odrestaurowane praktycznie w całości od nowości. Tak samo podłoga. Podłoga typowa, prawdziwa, dębowa, drewniana. Odrestaurowana, odmalowana w bardzo ciekawym kolorze. I to, co jest najbardziej charakterystyczne w tym pomieszczeniu, to ten prawdziwy, wspaniały kaflowy piec. Kaflowy piec, który nadaje klimat starego, wiecznego budynku. Wiecznego, ciepłego, pełnego życia. Pełnego życia, które zaraz zobaczycie. Jak to zwykle w bajkach bywa, wszystko się dobrze kończy, a dla Państwa może się zaczynać. Z bajki, ale jednocześnie bardzo nowoczesnej. Kuchnia, która pomieści i dużą ilość mebli, i jadalnię, i dla wszystkich starczy miejsca. W kuchni zmywarka, lodówka, płyta elektryczna, piekarnik, nawet stary, antyczny kredens. Na podłodze marmur. No i to, co jest najpiękniejsze w tym całym domu. Stare, prawdziwe, stylowe ościeżnice, odnowione, odrestaurowane praktycznie w całości. Tutaj przechodzimy do pokoju kominkowego. W pokoju kominkowym prawdziwy wypoczynek, miejsce dla relaksu, dla odpoczynku, a kominek z płaszczem wodnym, dzięki czemu mamy ogrzewanie całego domu w cenie tego oto przepięknego drewna. A teraz zapraszam do sypialni, ale do sypialni to może później. A ja zapraszam Państwa na piętro. Czy w takim domu, w którym mieszka 7 krasnoludków oraz królewna Śnieżka, znajdzie się miejsce dla swojej królowej? Przekonajmy się. Oto piękny, duży hol. Oraz 5 sypialni. Oto pierwsza z nich. Proszę o ciszę, odpoczywanie krasnoludów. Znajdują się również dwie łazienki. Obie wyposażone w wannę. Zapraszam do pierwszej z nich. Chyba komuś przeszkadzamy. A to jest następna sypialnia. Chociaż na poddaszu, to jednak bardzo przestronna, z zachowanymi starymi drewnianymi belkami. Sing her chorus.
krasnoludków, królewny Śnieżki, czarownicy, przepięknego księcia. Zapraszam do obejrzenia tej nieruchomości. Jest naprawdę wyjątkowa i naprawdę bajeczna. Sam zobacz, sam zasmakuj. Może posmakuje ci ten klimat?